był totalny spontan. Pamiętam, że już czytałam magazyn, oczywiście preferowałam go. Wybór był prosty pomiędzy Neo Plus a PSX, no to zawsze wiadomo, PSX bliżej mi było tych wariatów. No, wpadłam właśnie, tak sobie siedziałam, czytałam gazetkę i stwierdziłam, że kurczę, może bym zaczęła coś tam skrobać, może by się udało. W sumie nie ma tam kobiety, a wiem, że kobiety grały również i nie było takiego... Tutaj pomijając całą ideę tej kobiety grającej, kobiety w magazynie, no nie było takiego słowa od kobiet dla kobiet nawet. No i stwierdziłam, że spróbuję. Oczywiście mój mąż powiedział, że dziewczyno, nie wiesz, w co się pakujesz, nie masz zielonego pojęcia, z czym się będziesz mierzyć. Szczerze mówiąc, no nawet wtedy o tym nie myślałam. Nawet się nie zastanawiałam o tym, co będzie później. Miałam jeden cel, chcę napisać, chcę się skontaktować, chcę zobaczyć, spróbować swoich sił. Jeśli się uda, super. Skontaktowałam się z Butcherem, on wtedy świeżo po ścierze przejął Lida, przejął dowodzenie w PSX-ie. Pamiętam, że był spory wtedy hejt również na te zmiany, które się wydarzyły. No, nie ma co ukrywać, jeśli chodzi o odejście ściery z magazynu, to był cios. Cios dla czytelników, cios też dla magazynu. No, jakby nie było, ojciec założyciel. Także wszystkie te zmiany, które wtedy się odbywały w piśmie, no, niekoniecznie były przyjęte przez czytelników w sposób pozytywny. No i wtedy wchodzę ja. Napisałam do Butchera. Butcher miał pewien zamysł, jeśli chodzi o pismo. Widać było, że chciałby coś wnieść nowego, świeżego, no bo skoro nie można budować czegoś na styl. Jeśli nie można czegoś budować i ciągnąć w takim stanie, jak jest teraz, no to należałoby coś zmienić. Więc chyba byłam jednym z elementów, w jego wizji, w który się wpisywałam. Trafiłam w dobrym czasie, w dobrym momencie, z dobrym pomysłem. No i stwierdził po przeczytaniu tekstu, że okej, lecimy do druku, dostajesz całą stronę. Ja po prostu zdziwiona, nagle co? On tak, dostajesz całą stronę, rób to, co uważasz za słuszne. Zaczęłam pisać. Oczywiście pierwsze teksty były takie lajtowe. No i się zaczęło. Zaczęło się wiadro pomyj i hejtu. Przede wszystkim jakoś wtedy ludzie... Nie mówiłam może zbyt wiele o sobie, też w Hyde Parkach się nie udzielałam, więc tak naprawdę dla czytelników byłam taką postacią urwaną z choinki. Nie wiadomo skąd się wzięła, co ona robi, kim ona jest, co sobą reprezentuje, a tutaj smaruje jeszcze nie daj Boże... hejtuje albo krytykuje czyjeś ulubione gry czy serie. Tak powolutku, kroczek po kroczku zaczęłam chyba swoimi tekstami przekonywać czytelników do siebie jakąś tam wiedzą, poglądami. Na pewno zdziwiło mnie i do tej pory Romanowi nie daruję tego, jak zobaczyłam pierwszy swój artykuł w pięknej, różowej ramce. Z celownikiem na twarzy, mówię, nie wierzę, na różowo. Chociaż sama pisałam, że uwielbiam takie smaczki jak właśnie różowe pady, czy takie elementy, których wcześniej nie było w ogóle w grach, bo no, były przypisywane właśnie typowo do kobiet. No i gdzie? Po co komu różowy pad, czy po co komu różowa skórka od shotguna w grze, prawda? Przecież no, niewiele kobiet gra, a facet z różową giwerą, no to wiadomo. No ale lubiłam właśnie takie rzeczy i odważnie o tym pisałam. Czy Monika musi pisać? Do tej pory jak spotykam się z Koso, to jest jego pierwsze pytanie. Czy Monika musi pisać? No właśnie, to było, nawet dzisiaj sobie to odświeżyłam. Przeczytałam sobie te pierwsze wpisy czytelnika, który właśnie wypowiadał się tutaj bardzo krytycznie na mój temat. Zwłaszcza co mogę wiedzieć o kobietach koło 30 w spodniach Tomiego Heiflingera na stanowiskach kierowniczych. Nie wiem, co ma wspólnego stanowisko kierownicze i spodnie do pasji i do tego, że ktoś pisze do magazynu, ale okej, może on widział jakieś powiązanie. To był tekst o Medal of Honor. Prawdę mówiąc, ja od dziecka się pasjonuję militariami, strzelaniem. Strzelam też prywatnie, sportowo raczej, no ale to jest mój konik, zwłaszcza Glock. Więc zawsze mnie fascynowały takie tematy. Zresztą ja kocham strzelaniny. Nawet w najgorszy krab gram, bo po prostu lubię. Czytelnikowi się nie spodobało, założył wątek, czy Monika musi pisać.
No i zaczęło się tak. Jedni twierdzili, że tak, inni twierdzili, że nie bardzo. Jednym się podobało, innym nie, no ale tak zostałam. Czy powstało zaangażowanie wśród kobiet graczy, które stawały w Twojej obronie? Tak. Tak. Była jedna użytkowniczka forum, która właśnie stanęła oficjalnie w mojej obronie. Natomiast nie było takiego wielu jawnych takich głosów. Raczej były rozmowy na konsoli podczas grania, jak grałam ze swoimi koleżankami. Ty, moja, słyszałam, że tam jakiś hejt na ciebie poszedł w ogóle. O co chodzi? O ten artykuł. I takie rozmowy między nami. Daj spokój w ogóle. Co tam? Nie przejmuj się. I takie raczej takie pocieszenia. Ale nie było jakiegoś takiego ruchu kobiet wspierających mnie w tym temacie. Aczkolwiek muszę nawiązać, że bardzo miłym dla mnie zaskoczeniem było, jak właśnie zaczęłam pisać, odezwała się do mnie Monika z Sony. Z takim fajnym, powitalnym mailem, że wita w branży, fajnie widzieć kobietę. Bo muszę się przyznać, że tak hejt facetów to raczej nie działa na kobiety. Bardziej na kobiety działa krytyka ze strony innych kobiet. I tego chyba najbardziej się obawiałam, jak to zostanie przez inne kobiety odebrane. Bo czytelnicy, no to wiedziałam, jakoś tak, będzie okej, to będzie okej. Jak nie będę się nadawać, no to trudno, przestanę pisać. No ale wiesz co, chyba nie, aczkolwiek wiem, że dziewczyny, z którymi grałam, które wcześniej nie czytywały żadnych magazynów, to z tego powodu brały do ręki PSX-a, kupowały go i nawet sobie rozmawialiśmy o jakichś tematach, które wcześniej poruszałam, albo obgadywaliśmy innych z gredów. Wiesz co, no nie mogę mówić za to, nie mogę mówić w ich imieniu, jak oni mnie odbierali, natomiast ja jakoś nie czułam się mocno wyróżniona z racji tego, że jestem kobietą. Raczej byłam traktowana jak każdy inny świeżak, który przyszedł. Tam oczywiście żarty zawsze szły, ale jakiegoś tam szczególnego wyróżnienia nie miałam. Co widać właśnie nawet na targach, że byłam traktowana na równi z innymi, więc jak wszyscy spali po kotem w jednym łóżku 5 osób, to nawet nie mogłam sobie wywalczyć po prostu miejsca tylko dla mnie, bo od razu mnie ochrzcili księżniczką z racji tego, że chciałam mieć własne łóżko. Tak, no bez tego nie ma ekstrema. To był pierwszy nasz zlot, zlot, w którym ja brałam udział. W Sulejówku bodajże to było. Oczywiście na starcie mi wykręcili numer, że oczywiście dla mnie nie ma pokoju i z kimś tam muszę spać, gdzie trochę mnie to zaszokowało, ale oczywiście szybko doszłam do tego, że to jest po prostu zwykła wkrętka, trolling, gdzie tak naprawdę większość ludzi widziałam po raz pierwszy w życiu, większość facetów, więc nawet widziałam miny panie recepcjonistek, jak zobaczyły taką chmarę rozbrykaną wchodzącą i ja jedną tuptającą za nimi. Ale tak, była inicjacja. Miałam do wyboru albo zjeść potrawkę przyrządzoną przez zgredów, albo wypić trunek przyrządzony przez zgredów. Wybrałam trunek oczywiście. Przecież nie będę jadła byle czego, nie? Ale oczywiście, jak to na damę przystało, panowie stanęli na wysokości zadania. Nie dostałam kieliszka, tylko dostałam porcelanową filiżankę malowaną, w której chłopaki przyrządzili specjalnego szota z bimbru. Jakichś wszystkich alkoholi w ogóle, jakie znaleźli, jakie z gredzi przywieźli i musiałam to wypić. Oczywiście, wypiłam, trzepnęłam. Poszłam na huśtawkę, 15 minut później z niej spadłam. I na tym się skończyła, w śnieg jeszcze zaznaczę, i na tym się skończyła cała moja inicjacja. No ale spać nie poszłam, także chyba myślę, że było dobrze. Temat pokaż cycki również się wziął z forum, bo czytelnicy zawsze przy okazji pisania o jakiejś kobiecie, czy nawet później moim, zaczynał się temat typowy trolling, ale taki nie biorę tego jakoś personalnie do mnie, tylko po prostu odnosiło się to do każdej, więc jak pojawiłam się tam i oczywiście wątek, czy Monika musi pisać, no to oczywiście zaczęło się. Zamiast pisać, niech pokaże cycki. Tak, Monia, pokaż cycki. No, oczywiście chłopaki to podłapali. A i teraz dla Moniki jakiś filmik, no, w sensie wiesz, jakaś przyśpiewka. Pokaż cycki! Pokaż cycki! Pokaż cycki! Pokaż cycki! Pokaż cycki! I się zaczęło kali skandowanie pokaż cycki na imprezach. Stwierdziłam, że okej.
ale Komodo pierwszy. Jak Komodo pokaże cycki? To się zastanowię. Oczywiście znałam konserwatywnego Komoda, podejście jego do tych tematów. No i biegającego za nim Kalego. Komodo, Komodo, zdaj mi koszulkę, pokaż cycki, to Monia się zastanowi. Oczywiście trochę wypity Kali i już wkurzony, trzeźwy Komodo, który nigdy nie pije, odsuwający go, zostaw mnie w spokoju. No ale tak zostało, więc cały czas u nas w redakcji się przebija wątek, czy Monika musi pisać i pokaż cycki. Swego czasu, jak się poznaliśmy z Hifem, też złapaliśmy kontakt, on również tam grał w Call of Duty, namówił mnie nawet, żebym przesiadła się chwilowo na PlayStation, bo grałam wtedy głównie na Xboxie, jakoś mi bardziej pasowało, żebyśmy sobie razem pograli. Lamiła mnie miłosiernie na tym, na tej playce, nic mi się tam nie podobało, nawet sterowanie, ale gadu gadu gadka. Hip dodał mnie do znajomych na Facebooku. No i Facebook mam pół publiczny, pół prywatny, więc takie pewne zdjęcia czy też wydarzenia, które publikuję, które powinny trafić tylko do moich znajomych, są z ograniczeniem dostępu. No i miałam taki właśnie projekt ze swoim znajomym, dziewczyny z bronią, w którym pomagałam mu tam ogarnąć, to był jakiś tam kalendarz. Były modelki, była broń, były zdjęcia. No i po tej całej sesji, jak już siedliśmy właśnie ze znajomymi, z tym kumplem, przy drineczku, Monia, weź, no niemożliwe, że ty nie masz żadnego zdjęcia. No i tak prywatnie koleżanka jeszcze właśnie, modelka, cyknęła mi to zdjęcie. Ja już byłam w samej koszulce, bo już bez makijażu, bez niczego, więc tylko załóż okulary, żeby nie było widać, że jesteś bez makijażu. No i cyknęła mi zdjęcie w samej koszulce Real Heroes, które wrzuciłam właśnie w ramach fanu na Facebooka, ale tylko dla znajomych. No i kupuję sobie gazetkę w tym miesiącu, otwieram sobie, nie pamiętam, czy to były grające damy, w jakiej sekcji w ogóle to HIF opublikował, bo on lubił wyławiać jakieś moje zdjęcia prywatne i w ramach, jak jakiś hejtujący mnie list trafiał, to wrzucał właśnie moje zdjęcie. Otwieram to zdjęcie, otwieram gazetę i po prostu widzę moje zdjęcie w samej koszulce, bez shortów, ściągającą ją tylko w dół, w okularach, jeszcze z czerwonymi włosami. No i chyba dwa dni później trafił do mnie mail. Szanowna Pani Moniko, czy na zdjęciu z numeru tego i tego, na stronie tej i tej, masz na sobie bieliznę? I to było pisane całkiem serio. Także, no cóż, HIF-owi się oberwało przy następnym spotkaniu. Zabrak zgody na publikowanie zdjęć, ale on jest niereformowalny, więc teraz bardzo, bardzo mocno filtruje treści, które publikuje na Facebooku, do których ma dostęp HIF. Nawet nie wiem, w jaki sposób dostałam się na targi. Chyba po prostu byłam na tyle upierdliwa w telefonach do Rogera. Roger, mogę jechać, mogę jechać, mogę. Dobra, jak będzie wolne miejsce, możesz z nami jechać. Po czym po raz pierwszy właśnie pojechałam z nimi, a tak szczerze mówiąc nawet nie pamiętam tego pierwszego razu. Chociaż nie, pamiętam, który to był. No ale jechałam po raz pierwszy i prześledziłam sobie listę w ogóle gier, zapowiedzi gier, w których miałam wziąć udział, które miałam opisywać w PP, jeszcze w PSX-ie. No i byłam zdziwiona. Bo po prostu patrzę, ja mam same najlepsze tuzy, wszystkie gry AAA i tak nagle rozglądam się, mówię, jakim cudem do mnie w ogóle najnowsze Gears of War trafiło? To jest przecież taka seria, wiesz, ja wbrew pozorom jestem skromną osobą, a tutaj patrzę same najlepsze gry jeszcze z mojego gatunku ulubionego, po czym rozglądam się właśnie po twarzach chłopaków, siedzi Soku, o ja, najnowsza jakaś, nawet nie wymienię tego z tytułu, chińska gierka, o której praktycznie nie słyszałam, a ten jara się jak dzieciak, a Roger, ty, o, zobacz co ja mam, zobacz co ja mam, i chłopaki, którzy się po prostu przechwalali, który ma lepszą grę. I tak się to okej, okay, to już wiem, dlaczego dostałam ja te gry. No i dlaczego organizacyjnie? No po raz pierwszy pojechałam z nimi na targi. Sądziłam, że wszystkie relacje są nieco przesadzone kiedyś. A teraz już wiem, że te relacje są mocno okrojone, ocenzurowane.
I jest bardzo, bardzo dużo fuck-upów, o których nawet nie wypada mówić, bo po prostu wstyd się do nich przyznać, ale dzieje się. Za każdym razem dzieje się. Pierwsze właśnie targi, na które pojechałam, których chłopaki zobaczyłam, jak oni są zdezorganizowani, przestałam się dziwić w ogóle, dlaczego im się dzieją takie historie, dlaczego są takie wydarzenia, takie przygody. Od pękających spodni Rogera na tyłku przy samym wyjeździe, przez wybuchające samochody, brak hoteli, bo po prostu, no, jak kocham chłopaków całym serduchem, tak, to są nieogarki. Po prostu to są nieogarki, żyją chwilą, tam jest zarezerwowane, okej, jakoś będzie. Najważniejsze, nie spóźnić się na pokaz. No, jak pojechałam z nimi po raz pierwszy, właśnie zobaczyłam, że no, tutaj potrzeba po prostu jakiejś jednej ręki, która tym zarządzi, bo są nieogarnięci. Jak można nie umieć załatwić sobie śniadania w kolonii? To było dla mnie naprawdę trudne. W końcu mówię, dobra, panowie, jedziemy na zakupy, bo tak nie może być, że chodzimy wszyscy do godziny 12 i sępimy jakieś chipsy, czy cokolwiek tam na tych stoiskach jest rozdawane darmowego, żeby przekąsić, bo ceny w kolonii na samych targach są tak kosmicznie wysokie, że zjeść jeden posiłek to tak jak u nas w najlepszej restauracji, a tam za wursta płaciło się grube eurosy. Więc mówię, no nie, dobra, zrobimy to po mojemu, wyskakujcie z kasy, robimy sobie zrzutkę, jedziemy do Lidla. No i oczywiście w Lidlu zakupy, ty bierz parówki, ty bierz warzywa, ty bierz jajka, ty bierz napoje. Przyjechaliśmy, śniadanko, okej, nie ma bicia o łazienkę. Kolejka, ty pierwszy, ty drugi. Ty grzejesz parówki, ty robisz kanapki, ja ogarnę jajecznicę. Oczywiście to nie był jakiś gest dobroci z mojej strony, tylko czysty egoizm, bo zrobiłam taką jajecznicę, jaką ja lubię. Powiedziałam, że oni raczej tego nie zrobią, albo będzie przesmażona. Albo będzie po prostu zbyt rzadka. No ale udało się, śniadanko mega, nikt się nie spóźnił, wszyscy wykąpani, najedzeni, tak to można jeździć. Zgredzi się przyjaźnią. Wiesz co, to łączy pasja. Czasami wsiadałam z nimi do samochodu, jak na te targi jechaliśmy i tak słuchałam rozmów między nimi. To są ludzie, którzy często w życiu robią zupełnie co innego. Łączy ich ta pasja, nagle znajdując się w jednym pomieszczeniu, nie będę tutaj wymieniać, co chłopaki robią prywatnie, z czego się utrzymują, ale widać taką więź między nami wszystkimi, jakieś te tematy, które nas wspólnie łączą. To już nieważne, co kto robi, czy ten chodzi w garniturze, nie wiem, a ten w, nie wiem, posadzki robi na budowie. Nikogo to nie interesuje, bo łączy nas jedno, każdy ma pasję, każdy chciałby podzielić się z czytelnikami tymi tematami, grami, tym, co robimy, tym, z czym, co możemy przekazać, a co nie jest dostępne dla czytelników. Aczkolwiek teraz w dobie internetu, gdzie ta informacja trafia szybciej niż print, no to trochę mija się to z celem. Niemniej jednak to chyba była właśnie taka idea PSX-a, żeby przekazać, podzielić się z ludźmi tą wspólną pasją i tymi przeżyciami, tym, z czym na co dzień właśnie zgredzi obcują, pisząc do magazynu, grając w gry, recenzując je, czy pisząc felietony okołogrowe. Bez czytelników nie byłoby ekstrema. To jest bardzo proste. Piszemy do dużego grona ludzi, chociaż to grono coraz bardziej się zawęża. Byłam właśnie ostatnio na evencie growym, gdzie siedział chłopak, który, no nie przesadzając, był chyba za 20 lat ode mnie młodszy, który nawet nie potrafił poprawnie wymówić nazwy magazynu. Tylko ten magazyn PP czy coś tam, Extreme, ja kupuję tylko dla kalendarza. I tak to było trochę smutne, bo tyle pokoleń się wychowało na szmatławcu, a teraz wszyscy w internecie mają wszystkie informacje. Ich nie interesuje, co dana osoba mówi. Ich interesuje informacja sama w sobie. Niekoniecznie poglądy czyjeś na ten temat. Na jednym właśnie z eventów, na których spotkaliśmy się z ludźmi z branży, to było kilka lat temu, podszedł do nas chłopak i mówi, że dzięki Extreme'owi pracuje tu, gdzie pracuje, przy robieniu gier. Dlatego, że jako kajtek jeszcze znalazł ogłoszenie, że poszukują jakiegoś level designera. Nie chcę skłamać, bo nie wiem, jak się fachowo, jaki fachowo ma tytuł, czy na jakie stanowisko szukali, ale właśnie dzięki Extreme'owi znalazł pracę, w której robi to, co kocha i robi to do tej pory.
I to było niesamowite, jak to sam czytelnik podszedł do nas i podziękował za to, co robimy. Podzięki Extreme'owi osiągnął w życiu to, co osiągnął. To było niesamowite, wiesz. W moim przypadku jest tak, że Extreme jest dla mnie jedną z takich solidniejszych rzeczy w moim życiu. Bardzo, bardzo wiele elementów w moim życiu się zmienia. Jakoś zawodowo nigdy się nie związywałam z grami. Nawet nie wiem, w jakiej sektorze mogłabym się odnaleźć. Ale szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jak to będzie, jak Extreme przestanie być drukowane, czy przestanie być w ogóle publikowane. Wiesz co, ja jestem realistką i widzę, co się dzieje. Natomiast nawet nie chcę głośno tego powiedzieć. Kolejnych 300 numerów. Tak, żeby dobić do 50. Nie, to jest bardzo smutny temat i mam nadzieję, że coś się odmieni, print wróci do łask, nie wiem, jako element, nawet nie wiem, jako co, ale mam nadzieję, że magazyn nadal będzie. On łączy też, spaja w ogóle wszystkich z gredów, też przecież nie jest tak, że my tylko pracujemy czy współpracujemy, my się przyjaźnimy, lubimy kontakt ze sobą. Ja chyba najbardziej właśnie, najbliżej jestem z Rogerem, z którym już, bo najwięcej jakichś eventów, okazji czy przygód przeżyliśmy. Nawet się śmiałam do niego, że z nim mam więcej zdjęć na Facebooku niż z kimkolwiek innym. No ale tak jest. Nie chcę w ogóle kończyć tego tematu, wiesz? Niech zostanie tak, jak jest. Świętujemy rocznicę Extreme'a i oby tak było dłużej. Jak mówisz o charakterze chłopaków? No wszyscy wiedzą, że Baczar ma kij w 4 literach, ale dzięki temu on przeprowadził tak naprawdę całego PSX-a w tym najtrudniejszym momencie. Przekształcił go według tam swojej wizji, tak żeby ten PSX przetrwał. Gdyby nie Baczar, no to ja nie sądzę, żebyśmy byli w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Roger, owszem, jest nieogarkiem, ale mimo wszystko w tym całym chaosie ogarnia wszystko, wydawców, reklamy, wydawców, wydania w ogóle, print, reklamy, chłopaków, wcisnąć ich, żeby napisali tekst w porę, bo cały czas jest zawalanie tych terminów. Nawet kiedyś walnął rymowankę u mnie na Facebooku, jak miałam przysłać tekst do Hyde Parku, a ja siedzę na spotkaniu rodzinnym, patrzę, ting, powiadomienie, Moniko, kochana, nie czas na spanie, tylko na Hyde Parku pisanie. No, Hyde Park albo śmierć, Hyde Park albo śmierć. No i wiesz, no przeprosiłam rodzinkę, usiadłam, napisałam te kilka słów, no bo nie mogłam po prostu, nie mogłam odmówić jemu. Wyjazdy na targi są taką chyba zwieńczeniem, kwintesencją naszej pracy, bo możemy położyć ręce na tytułach, które jeszcze nie wyszły, które są w zapowiedzi, tak naprawdę zobaczyć, może w pewnym stopniu przewidzieć, czy one będą się nadawały faktycznie do grania, czy ten cały hype, który się buduje reklamowo wokół gier, to jest tylko kiełbasa wyborcza, czy faktycznie ten tytuł jest coś wart. Tak, to był najbardziej taki trudny wyjazd pod względem organizacyjnym, kiedy w połowie drogi do Kolonii Roger siedzi i naprawdę myślałam, że troluje. Ej, słuchajcie, właśnie nam podziękowali za pobyt w apartamencie. Jak to podziękowali? Kuba prowadzi, ja siedzę, jak to podziękowali? No tak, no chyba była jakaś pomyłka i mieliśmy hotel zamówiony z tygodniowym wyprzedzeniem. Ja mówię, no nie wierzę, po prostu co się dzieje, no już wiesz, w najgorszych scenariuszach widziałam, że nocujemy w jakichś noclegowniach, hostelach, tutaj w samochodzie na parkingu, po czym słyszę Rogera rozmawiającego przez telefon. Cześć Perez, cześć, no gdzie jesteś? A w szpitalu. Twoja żona rodzi, tak? Tak, no bo wiesz co, to weź tam ogarnij hotel, bo nie mamy gdzie spać. Ja mówię, nie wierzę, że ty to w tym momencie do chłopaka powiedziałeś, który stoi na porodówce, rodzi mu się dziecko, a ty z totalnym luzem, spoko, to ogarnij nam hotel, bo nie mamy gdzie spać.
No to jest właśnie cały Roger. Udało nam się jakoś z wielkim trudem wynająć w ogóle kwaterę, która... No nawet ciężko ją opisać. To był jakiś feministek, dom z deskami surfingowymi, gdzie łóżka to były kartony po bananach. Autentycznie kartony po bananach i na nich materac. Z jednego łóżka to chyba za 3 razy spadłam. Albo palety po prostu poustawiane i kartony. Albo siedzimy, ten sam wyjazd, siedzimy, wszyscy piszemy, nagle drzwi się otwierają do mieszkania, stoi 2 typów, bo oni przyszli po coś tutaj do właścicielki i oni chcą to wziąć. Nie wiemy, co się dzieje, drzwi otwarte. Mówię, kurczę, czy wy nie zamykacie drzwi? To ostatnie piętro, kto by tu wlazł? Jak najwyraźniej ktoś wlazł. No, prześmieszne sytuacje. Albo musiol właśnie w tym mieszkaniu. W toalecie dziewczyny miały takie małe płytki, na których były wydrukowane czarno-białe zdjęcia takich ludzi z lat 20., 30., tak jak wiesz, siedzą takie rodzinne portrety, facet z wąsem, kobieta w sukni, dzieci. W czym musiol wychodzi do mnie tak, ej, Monika, nie przeszkadza ci, że jak sikasz, to patrzą na ciebie martwi ludzie? Tam nie było nic robione pod publiczkę, autentycznie. Wszystkie te historie, które, te wydarzenia, które przeżyliśmy, są autentyczne, one nie są w pełni nawet opowiedziane, bo to jest mnóstwo takich szczególików, które moglibyśmy opowiadać, na które się w ogóle składały wszystkie te wyjazdy, wszystkie te nasze przygody. No, mycie zębów na parkingu razem z kierowcami tirów, to już to jest standard, mnie już nie dziwiło. Myślę, że ktoś z mniejszym luzem nie odnalazłby się w tym towarzystwie, bo naprawdę potrzeba dużo cierpliwości, dużo zrozumienia i poczucia humoru, żeby móc tak naprawdę czerpać przyjemność z tego wszystkiego, co tam się wydarzyło, co tam się działo, co przeżywaliśmy razem. Tak, chociaż czasami naprawdę chciałabym, żeby traktowali mnie jakoś tak wyjątkowo jak kobietę, z wszystkimi przywilejami typu wnoszenie walizki czy pomaganie z ciężarami. Absolutnie. Każdy taszczył swoje równouprawnienie. Aczkolwiek zawsze tylko starali się złapać mnie z kamerą albo z aparatem bez makijażu. Jako fan, albo jak jadłam banana. Koniecznie wtedy chcieli nakręcić coś, żeby podczas jedzenia banana. No, wiedziałam, czym to grozi, więc jadłam w samotności. Extreme był takim pewnym zawsze stałym elementem w moim życiu. To wielokrotnie też w takich ciężkich dla mnie życiowo momentach to było coś, co stawiało mnie do pionu i kazało mi się ogarnąć, bo muszę napisać tekst, bo jest deadline, bo ja muszę naprawdę usiąść do tej gry, skończyć ją, przewałkować ją porządnie albo wyłuszczyć jakiś temat, który opisać. No i tak jak mówiłam, w takich trudnych życiowych momentach Extreme to było coś, co stawiało mnie do pionu, co pomagało mi ogarnąć myśli, skupić się na rzeczach ważnych i znaleźć jakąś taką pozytywną rzecz w moim życiu. No i się udało. Fajnie, biorę wszystko. Także... Nawet nie wiem, co ci naprawdę mogę opowiadać. Hostel, z którego uciekaliśmy po prostu z Kwikiem, jak na takim łóżku musieliśmy spać w 2 osoby, autentycznie. To tak jak mówię, chłopaki to już nie pamiętam już z kim wtedy spałam, bo już byliśmy tak zmęczeni, że każdy po prostu padł na kawałku materaca, który miał akurat pod ręką. No ale w jednym hostelu, w którym byliśmy, były tak tragiczne warunki, że ja już się wkurzyłam, po prostu wstałam, mówię, no nie panowie, no ja na to nie pozwolę, szukamy czegoś innego, bo ja tutaj nie zostanę. Bo autentycznie warunki były krytyczne, krytyczne. No ale to albo noclegowie dla bezdomnych, więc nie wiem, jakim cudem udawało nam się to wszystko ogarnąć. No. O, albo Wojtek, który pocieszał się, że będzie prowadził. Zawsze było tak, że wsiadaliśmy. W ogóle zabawna rzecz. Zawsze jak jeździliśmy na targi, zbiórka była w Warszawie o godzinie tam 15, 17, coś takiego. I nigdy się nie zastanawiałam, dlaczego my tak wcześnie wyjeżdżamy, albo dlaczego tak późno, w ogóle dlaczego o tej godzinie. I tak chyba przy którymś 3. czy 4. wyjeździe mówię, chłopaki, dlaczego my wyjeżdżamy o godzinie 17? Jedziemy nocą, umęczeni,
po czym od godziny 6 albo 7 trolimy na parkingu, czekając aż o godzinie 16 wpuszczą nas do apartamentu. No jak? Dlaczego? Gdzie tu sens? Gdzie tu logika w ogóle? A każdy... No nie wiem. Zawsze tak wyjeżdżaliśmy. To jest odpowiedź. No, to jest cały ekstrem. No po prostu, zawsze tak wyjeżdżaliśmy. 5 kierowców. Kto pierwszy prowadzi? Wojtek. A, okej, okay, dobra. Wszyscy wsiadają z tyłu. Wojtek. Ej, ale będziemy się zmieniać, co nie? Każdy otwierając browar. Tak, będziemy. I Wojtek za każdym razem wkurzony. Nie, to jest ostatni raz. Ostatni raz sam prowadzę. No ale... Albo... jak jechaliśmy raz wypożyczonym autem we 3 osoby, to były trudne targi, bo też w 3 osoby wszystko musieliśmy ogarnąć. Miał jechać jeszcze Roger, ale tam ze względów rodzinnych nie mógł. Jeszcze wypożyczony Seat Toledo. I Rozbu, który prowadził. Jedziemy sobie prawym pasem przez tą niemiecką autostradę. Nagle widać tak ciemno, mrugają za nami światła. Tak zerkam sobie, mówię, ty, Rozbo, tir na nas miga. No wiem, właśnie nie wiem dlaczego. Ja wiem, może dlatego, że to jest autostrada, a ty jedziesz 50 na godzinę. I oczywiście był fan. Czy Rozbo znalazł już 4 bieg? No. Dużo historii. A płonący samochód? Płonący samochód to był przypadek. Zjeżdżaliśmy na parking. Nagle się jakiś wielki korek utworzył, zamieszanie, ludzie biegają, coś krzyczą, a my, ej, tam się coś pali, tam się samochód pali, więc szybko wsiadamy do samochodu, bo jak nam zablokują drogę, to już w życiu tutaj nie wyjedziemy, oczywiście chyba Soku wtedy, ej, ja mam jutro pokaz Microsoftu, ja muszę być o 9:00, więc wszyscy biegiem i tam nieważne, że się samochód pali, szybko, żeby tylko w korku nas nie zatrzymali i faktycznie wyjechaliśmy, to było na wysokości jednego jakiegoś MOP-u, więc samochód tak przed samym wyjazdem dosłownie zaczął się palić, w momencie jak wyjeżdżaliśmy wybuchnął. Ale to taka historia, nie wiem, czy to jest warte wspomnienia. Roger nalegał. Materiały cisnął tak, żebym to zawarł. Naprawdę? Tak, bardzo. Ale to nie wiem, to było. To chyba typowe jaranie się facetów wypadkami i płonącymi samochodami. Tak, tak. O, pali się. To był golf. No, tak no. Jest. Tak jest. Albo przechodzenie Nikodema koło stoiska Rockstara chyba z 5 razy, żeby tylko zajumać naklejki. Trochę schłagu. Znowu tutaj idę, nikt nie widzi, a inna pani, dobra, to naklejeczka. To dla nas można brać? Tak, można brać. Cała garść do kieszeni. Jest jedna rzecz, którą czytelnicy powinni wiedzieć. Że wszyscy, którzy piszą dla Extrema, nie robią tego, bo muszą. Nie robią tego dla jakiejś tam, nie wiem, sławy czy profitów, ale dlatego, że chcą się podzielić swoimi przeżyciami, swoim odbiorem danych gier właśnie z czytelnikami. To jest, teksty w Extreme to jest dialog pomiędzy redaktorami a czytelnikami. To nie jest pisanie na odwal, to jest po prostu przelewanie na papier swoich myśli, tak jak rozmawiam teraz na przykład z tobą, bo chcę się z tobą tym podzielić. Żebyś wiedział, jakie są moje odczucia, jak jest, jak myślę. Tak jak ludzie, tak jak no po prostu połączeni pasją. Człowiek z pasją opowiada o czymś z pasją. Tak jak samochodziarze, kociarze się spotkają. Każdy chce po prostu mówić o tym jednym i chce się z innymi osobami tym podzielić. I to jest chyba tak naprawdę clue tego wszystkiego. Nie wiem, czy to dobrze wyszło nagrane, ale... Człowiek na co dzień człowiek prowadzi normalne życie, jak my się spotykamy, to jest naprawdę jakieś święto, okazja, zawsze jakiś browarek pójdzie, czy jakiś driniacz pójdzie, czy coś jeszcze cięższego, ale to jest taki reset dla nas. No dla mnie na pewno, jak ja jadę się spotkać z chłopakami, z redakcją albo jakiś event, to ja po prostu zostawiam swoje codzienne życie, swoje codzienne sprawy ze sobą, ja jestem tu i teraz w towarzystwie. Jadąc na targi kiedyś z chłopakami mówię, zajebiście, wreszcie pogadamy sobie o gierkach, o fajnych rzeczach, zamykają się drzwi samochodu.
Soku, no to co, Roger, dziecko ci się urodziło, tak? Po czym Grucha, no moje to coś tam, kurwa, trzech chłopa, ja jedna, ja mówię, ja pierdolę, to co samo codziennie słyszę od koleżanek, a ci kurwa mi wyjeżdżają z pieluchami, ten zasmarkany, ten kupę nie taką zrobił, a ten płacze w nocy. Nie. I tyle z wyjazdu. No.